Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Brankers, oto kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na już 10. odcinek z Pucharu Świata Widzów i drugi z Mistrzostw Świata Widzów. Oczywiście ostatni z tych mistrzostw, gdyż w poniedziałek mieliśmy zawody w Erzincanlecvik na skoczni normalnej. Złoto zdobył Kariksu, reprezentant Kazachstanu, wicemistrzem został Piotrek, reprezentant gospodarzy, a brąz dość zaskakująco zdobył Łotysz Igorowicz. I jak wiadomo, te Mistrzostwa Świata Widzów też się zaliczają do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Widzów i jest ciekawie, gdyż właśnie wicemistrz świata Piotrek wyprzedził Borówczana, wyprzedził rozskakanego Szymka, więc wygląda to naprawdę dobrze dla niego. Zobaczymy, czy utrzyma te prowadzenie. Jeszcze, że zdobył srebrny medal, to jeszcze prowadzenie zdobył po raz kolejny w klasyfikacji. Mistrz świata Kariksu awansował na miejsce czwarte, a brązowy medalista Igorowicz no awansował na 14, na takiej samej pozycji co Polish Gamer. Będzie ciekawie, tutaj jeszcze oczywiście reszta klasyfikacji, no jest dość na pewno interesująco. No i cóż, chyba bez przedłużania przejdziemy do zawodów Falun. Tytułu broni Kacper, który zdobył go na skoczni dłużej. Srebro wtedy zdobył Fajmankej, a brąz znowu też zdobył Bartolini, więc zobaczymy, czy Austriak i Turek będą mogli obronić te swoje medale. Falun raz było podczas Pucharu Świata Widzów. Był to właśnie trzeci sezon i chyba fajne to były, bardzo fajne zawody, chyba jedne z lepszych w ostatnich sezonach. Wieje pod narty, więc na pewno liczymy, że no dzisiaj zobaczymy dalekie skoki. Rozpoczyna tą rywalizację Lisek z Biedronki. Reprezentant gospodarzy. Zacznie to reprezentant Szwecji i zakończy to reprezentant Szwecji na razie w pierwszej serii, ale Lisek, bardzo ładny skok. 132 metry. No punktu HS nie przeskoczył, ale jednak prowadzi, gdyż zaczyna ten konkurs. Czy to starczy na drugą serię? Powinno, ale no nie wiemy, jaki będzie poziom zawodników, którzy będą skakać później. Fabianek 033, pierwszy reprezentant Słowacji. Bardzo ładnie, energicznie i to będzie o wiele dalsza próba i chyba już za 140 metr. Tak jest, 145,5, ale jednak bardzo źle wylądowane. No ale ciężko tu było dobrze wylądować, no tu naprawdę musiałby się cud wydarzyć, aby jednak telemarkiem by to ustał. O 16 punktów wyprzedza samego Liska. Andreas Janksen. Co ten chłop miał niesamowitego pecha na skoczni normalnej, czwarty? No to byłoby na pewno zaskoczenie, jakby zdobył medal. No ale dzisiaj o ten medal nie powalczy, gdy znacznie przed zieloną linią, 131,5, nawet krócej od Liska, co to oznacza, że na razie Janksen ostatni, trzeci. 0,9 stracił do... nie, chyba 1,9 stracił do samego Szweda, a my na belce mamy Libertariana. No oczywiście tu są w klasyfikacji generalnej na razie zawodnicy, którzy no zaczynali trochę później sezon. No i Libertarian też się nie spisał, szczególnie, że no miał dobre warunki, 133,5 metra, jednak po tej próbie drugi. No nadal na prowadzeniu i to dość dużym Fabianek, 15,9 punktów przewagi nad Libertarianem, no to może być znakomita lokata dla niego. No a jeszcze dla Słowaków został Kupcio i Nixon, więc na pewno będzie szansa tu na medal. Horus, reprezentant Czech, który też świetnie wychodzi z progu i piękny skok wylądowany telemarkiem. 143 metry i jest prowadzenie. Brawo. Świetna próba, 6 punktów przewagi nad Fabiankiem, oczywiście skoczył 1,5 metra, no 2,5 metra krócej, ale jednak lepiej wylądowany. Fabianek, no nie decydował się lądować telemarkiem, było to dla niego zbyt zaryzykowne, ale jednak widzieliśmy, że tutaj sam Czech zaryzykował i to się opłaciło. Na belce Napoleon Jumper, zauważyłem dopiero, że te najlepsze skoki oddali zawodnicy, którzy dość bardzo agresywnie lecą w powietrzu. Czy to Fabianek, czy to Horus. No ale teraz Napoleon Jumper, 130,5 metra, jest on piąty, wyprzedza tylko Janksena. No na razie zrobiła nam się też taka grupa uciekinierów, można by powiedzieć, i taki peleton, jak w Zakopanem. No ale nie wracajmy do tych zawodów w Polsce, bo to były absurdalne zawody. My na belce mamy białego,
nie obronił tego medalu ze skoczni normalnej 132,5. Dzisiaj też pewnie go nie zdobędzie na skoczni dużej. Piąty. Nadal na prowadzeniu Horus, drugi Fabianek, trzeci Libertarian, a na belce pierwszy z Kanadyjczyków Chubcho Games. Mimo tego, że on trochę dłużej startuje od Conrado Polakosa, to jednak Conrado jest najlepszym właśnie z reprezentantów Kanady, ale teraz jaki piękny skok Chubcha. 144 metry, pięknie wylądowane, tylko 2,8 odjętych i Chubcho na prowadzeniu. Brawo! No może dzisiaj jednak okazać się tym lepszym Kanadyjczykiem. 1,6 punktu przewagi nad Horusem. A na belce pierwszy z Amerykanów, Eric. Bardzo dobry lotnik. To nam pokazał w Ironwood, to nam pokazał w Harachowie. A teraz też zapowiada się kapitalna próba, ale niestety upadek. No chciał zaryzykować, chciał wylądować telemarkiem, no ale to ryzyko się nie opłaciło. 142 metry, niestety upadek, który wyklucza reprezentanta Stanów Zjednoczonych w walki o medale. Ba, prawdopodobnie nie będzie go w drugiej serii. Dzięki temu z awansem Lisek z Biedronki, więc będzie jeden reprezentant Szwecji przynajmniej w drugiej serii. A na belce ten, który będzie bronił złota ze skoczni, brązu ze skoczni dłużej, Bartolini. Oj, ale tym skokiem chyba nie obroni. 131 metrów, Austriak po tej próbie dopiero dziewiąty. On wyprzedza tylko Erika, który no tak naprawdę jest na ostatnim miejscu tylko dlatego, że upadł. No niezbyt udane mistrzostwa dla Bartoliniego. Z Zakopanego wyjeżdżał z dwoma brązami, prawdopodobnie z Szwecji wyjedzie bez medalu. Risto, reprezentant biało-czerwonych. I on akurat leci pięknie. I akurat ten skok ustał, to był podwójny skok. No ale udało się wylądować, to najważniejsze. 143,5. No i punkt przewagi nad Chorucem, jednak 0,6 stracił do Chubcho Gamesa. Kapitalna próba, jeszcze pięknie udało się dwukrotnie skoczyć, na szczęście skoku stany, to jest najważniejsze. Mamy na belce, mamy kolejnego zawodnika, Niko. I ten akurat wylądował bez żadnego problemu, bez żadnych podskoków. 143,5 i jest prowadzenie. 1,6 tylko odjęte za wiatr, 0,3 punktu przewagi nad Chubchem, 0,9 nad Risto. No ciekawie. Ptysio. Reprezentant Polski. Kolejny na belce startowej. Nie jest to na pewno jakiś znakomity sezon dla niego. No co to tym skokiem pokazał? No bo jednak no, trzeba skakać za punkt HS skoczni Falun, aby tutaj walczyć o medale. 132,5 metra to dziewiąta lokata. No jedyne co Ptysiowi daje to awans do drugiej serii. Nadal czeka na ten awans Napoleon Jumper. A drugim oczekującym, czwarty na skoczni normalnej, Andreas Janssen. Kupcio, drugi ze Słowaków. Ale chyba już widać po tym locie, że nie pofrunie tak jak jego rodak, chociaż skoczył 133,5. Mało zabrakło do 134 metra, czyli punktu HS. Tej skoczni, która organizowała Mistrzostwa Świata w 2015 roku, to oczywiście już w narciarstwie klasycznym. Kupcio na miejscu ósmym. No, strata jednak jest ogromna. Maciek Woźniak na belce startowej, reprezentant Stanów Zjednoczonych. No, ale bardzo podobnie jak wcześniej skaczący Kupcio, a nawet jeszcze gorzej, 131 metrów, no ale jednak miejsce 10. No ale jest to fatalny występ Amerykanów, Erik prawdopodobnie bez awansu i Maciek Woźniak dopiero 10 z ogromną stratą do podium, prawie 24 punktów, więc no tak naprawdę wydaje się, że no ten medal no jest już dla Amerykanów niemożliwy. A to jest na pewno ogromne rozczarowanie. Minecraftowy Matrix, no na pewno Kazachowie nie czuli rozczarowania, gdy Karixu zdobył medal, ale niestety Matrix upada. Po raz drugi w tym konkursie mamy upadek, a jaka szkoda, bo skoczył 143,5,
metra, no to by mu dało nawet dużo, bardzo dobrą lokatę, nawet jakby to wylądował, można powiedzieć, przysiadając, no ale jednak niestety zamiast miejsca w czołówce jest upadek i przedostatnia lokata. Dzięki temu z awansem jest Napoleon Jumper. Ale chyba sam Francuz nie chciał w taki sposób awansować do drugiej serii Mistrzostw Świata widzów. Pepson, już jesteśmy w połowie stawki, gdyż mamy numer 17. No a ten 17 skoczek skacze średnio, 133,5 metra Pepsona. No jest on szósty, ale strata do takiego Fabianka jest ogromna. No niestety troszeczkę nam się przypominają właśnie zawody w Zakopanem, tylko że jednak te odległości są dobre, gdyż no każdy skok był za 130 metr. W Zakopanem to były skoki na 130 metr, no ale jest to skocznia HS 140, a Falun to skocznia HS 134. I tu jest mała różnica. Fabix 356, no on akurat poleci bardzo dobrze, ale oby to ustał! I ustał! Piękny skok, 144 metry, też małe odjęcie. No jak widać, no bawią się tutaj, no bo jednak te odjęcia są dość małe, ale jednak potrafił polecieć za nawet 140 metr. Skocznik, która ma HS 134, nadal na prowadzeniu Niko, a na belce mistrz świata z Zakopanego, ze skoczni dużej, Kacper. Wernskalcwik, ogromny pech, bez drugiej serii, jak będzie tutaj? No to nie był tragiczny skok, ale 133,5 jest ósmy. No ale strata, jak już widzimy, do takiego Fabianka jest ogromna. No tylko 1/10 do Pepsona, ale no nie wygląda to na razie najlepiej. Więc prawdopodobnie, pewnie też Kacper nie obroni tego złotego medalu ze skoczni dłużej. No a my popatrzmy na nowego brązowego medalistę. Igorowicza, który teraz nie będzie w drugiej serii. 132,5, 18. To jest niesamowite, że on prawie przegrał z Maciksem czy Erikiem, którzy upadli w tych zawodach. No i Igorowicz najpierw zdobył medal w Wenzkelswick, no to teraz nie awansuje do drugiej serii. Takie to są Mistrzostwa Świata. Dzięki temu z awansem Andreas Janssen czeka Bartolini, a my popatrzmy na polskiego gracza. Bardzo mocny wiatr pod narty. 2,5 metra na sekundę. I to chyba Polish Gamer wykorzysta! No nie. Niestety już trzeci upadek w tych zawodach. 21 polski gracz. Co to oznacza, że właśnie z awansem Bartolini. A to był kolejny świetny skok. 143,5 metra, no ale fatalne te mistrzostwa dla polskiego gracza. No niestety. Są też rozczarowania, ale i też pozytywne zaskoczenia. Fabio jest na pewno tym negatywnym, ponieważ wygrał fiński tour. No a teraz męczy się w tej drugiej, trzeciej dziesiątce, 132 metry. No i po tej próbie Chińczyk 14. No prawdopodobnie trzecia dziesiątka dla niego po pierwszej serii zawodów. A my popatrzmy na Konrada Polakosa. No wymagane 150 metrów, aby zostać liderem. To jest chora odległość, ale ma bardzo dobre warunki. 2 metry na sekundę pod narty. Ale tego nie wykorzystał. Za 130 metr, 132,5, ale jednak 14 lokata. Minimalnie wyprzedził Pawzia. No a my na belce mamy Oskara Oskicia. Bardzo stabilny jest reprezentant Serbii w tym sezonie. A pamiętajmy, że nie startował od początku. On zaczął startować podczas fińskiego turu. A teraz Oskić będzie walczył o medal. No, wylądował na dwie nogi, ale skoczył 146,5 metra. No jest szósty. A strata do lidera to 6,9. To jest mało. To jest mało. Na prowadzeniu nadal Niko. Drugi Hubcio Games, trzeci Risto, czwarty Fabix 356, piąty Horus. Jest ciekawie, a my na belce mamy Kaczkę lub Koale. Popatrzmy, jak sobie poradzi. Też bardzo ładnie, oby ten skok ustała, ustała. Pięknie. 143,5 i mamy trzecie miejsce Polki. Proszę bardzo. Pół punkta zabrakło do Niko.
0,2 traci do Hubcio Gamesa, więc będzie ciekawie. Kaczka będzie walczyła o medal. No a my zobaczmy, jak sobie poradzi Polska 2021. Słoweniec wydawało się, że jest w gazie przed tymi mistrzostwami. Bardzo dobre lokaty na podium. No a teraz skoczył pięknie. 144 metry, jest czwarty. Więc też będzie walczył o medal. Czwarty, ex aequo z Risto. No, na pewno, gdyby wyjechał bez medalu, to byłoby ogromne rozczarowanie. A my popatrzmy, Bonabel Czenikson. Ostatni ze Słowaków, no na razie Fabianek. Jedyny Słowak, który dzisiaj na razie będzie walczył o medal. I jedyny dzisiaj, bo Kup Nixon przed punktem, HS 131 metrów, dopiero 22. Awans będzie, ale jako przedostatni. Nadal na jakiegoś, na jakieś szczęście liczy Igorowicz. No jedyne, co może mu pomóc z awansem, to upadek. No ale temu nikomu nie życzymy. Na belce pomidorek. No na pewno to nie jest ta forma co rok temu, ale jednak może dzisiaj sobie o tym przypomni. Przypomniał sobie, jak skakał ponad rok temu. 146,5 pomidorka. 10. lokata. Niestety wylądował na dwie nogi, ale strata do lidera to tylko 8,6. Może tylko. Aż. Bo jednak to jest dużo strata, szczególnie w Pucharze Świata Widzów. Ale wiele historii nas zaskakiwało. Zobaczymy, czy ta nas zaskoczy. Mateo. Reprezentant Włoch. Na razie Niko na prowadzeniu. A Mateo raczej w walkę o medale się nie włączy. 135,5. 11. Strata. No takiego pomidorka, no to jest takie 7 punktów. Nie jest i tak źle. To da się jeszcze odrobić. El Michello. Jak sobie poradzi reprezentant Polski? Mierny, taki mierny konkurs Wernskelzwyk. Ale dzisiaj może być lepiej. Jest lepiej! Piękny skok, 144 metry. 3,5 punkta odjęte tylko. 6. lokata. 1 punkt traci do Niko. Ależ tu jest styk. Sam Horus, który jest na miejscu 8, traci tylko 1,9. Na Oskić do Horusa traci 5 punktów, więc naprawdę nieźle. No a my na belce mamy mistrza świata Zernskelcwik ze skoczni normalnej, Kariksu. Jak sobie poradzi? Czy nie zabalował po tym złocie? Nie zabalował, chociaż upadł. Ależ to jest pech. Żeby on to wylądował, to by walczył dzisiaj znowu o medal. No niestety. Pański jumping to brutalna gra. Szczególnie w Pucharze Świata Widzów. 30. Więc to oznacza, że z awansem Igorowicz. Rzutem na taśmę, ale jednak brązowy medalista ze skoczni normalnej ten medal będzie miał. No ale co to za pocieszenie. Rozskakany Szymek. Fatalne. Ostatnie zawody w jego wykonaniu. Przecież miał walczyć o medal. A na razie jest to ogromne rozczarowanie tych mistrzostw. Może taka presja debiutanta weszła w jego skórę. 131 metrów teraz, dopiero 15. No, oczywiście wygląda na to, że to będzie lepszy wynik niż ostatnio, ale jednak też ogromna strata do czołówki. Zostało nam dwóch skoczków na belce. Borówczan i Piotrek. Oczywiście Borówczan i Szymek stracili liderowanie w Pucharze Świata Widzów na rzecz Szweda, ale Borówczan chce pokazać, że jednak Piotrek nie będzie tego plastronu trzymał długo. 146,5 jest po tym skoku 12. No szkoda, że wylądował na dwie nogi, ale jednak 8,8 straty do Niko. Na drugim miejscu Hubcio Games, trzeci Kaczka lubi Koale. Będzie ciekawie, no a my na belce mamy Piotrka. Popatrzmy, jak sobie poradzi. Reprezentant gospodarzy. Tu na pewno wszyscy na ten skok czekają jego. I to jest dobry skok, chociaż wylądowany na dwie nogi też. 144 metry, 11 Szwed. A strata? 8,6. 11 ex aequo z pomidorkiem. No a na prowadzeniu Niko.
Reprezentant Włoch, 30. do niego traci Chupciu Games, 3. Kaczka lubi koale, 4. Polska 2021, ex aequo z Risto, 6. El Michello, 7. Fabix, 8. Horus, 9. Oskar Oskić i 10. Fabianek. Wicemistrz świata Piotrek na miejscu 11. Jest ciekawie, 16. Kacper, obrońca tytułu. Jest też w tej drugiej serii Bartolini, ten brązowy medalista sprzed 2 lat, Igorowicz, brązowy medalista z tych mistrzostw, no ale dzisiaj Kariksu, niestety bez Kazachów w tej drugiej serii, to jest niesamowite, no ale niestety obaj upadli i mieli ogromny niefart, bo jednak obaj skoczyli daleko, ale niestety chyba nogi nie wytrzymały. Zaczynamy drugą serię. A rozpoczynamy ją skokiem Igorowicza. Ten, który podczas tych mistrzostw może być i zadowolony, i trochę wściekły, gdyż ten dzisiejszy konkurs w ogóle mu nie wyszedł. No teraz troszeczkę lepiej, to trzeba przyznać. 134 metry, idealnie na punkt HS tej skoczni jest prowadzenie. No ale jednak nie będzie walczył o medale, tak samo jak Bartolini, 29. No ma trochę szczęścia, że te upadki się wydarzyły, bo raczej bez nich to nie byłoby szans na drugą serię. No ale teraz 130,5, troszeczkę krócej od Łotysza, ale jednak ta przewaga punktowa nad nim pomogła, aby spokojnie objąć prowadzenie o 2,8, więc wcale nie aż tak dużo. Nixon. No akurat Słowacy są zadowoleni, szczególnie że Fabianek ma duże szanse na medale, chociaż trochę szkoda właśnie Nixona czy Kupcia, bo oba jednak nie skakali najlepiej. Ale kolejne punkty do Pucharu Narodów się dołączy, 132 metry, wiadomo jednak, że ta klasyfikacja nie jest jakaś super ważna. Nikogo to raczej tak czasami nie obchodzi, ale warto czasami zajrzeć tutaj i popatrzeć, jak to wygląda punktowo, jeżeli chodzi o reprezentację. My tu gadu gadu, a tu Nixon obejmuje prowadzenie, 132 metry i nawet niezła przewaga nad samym Austriakiem. No Andreas Janksen też prawdopodobnie wyjedzie bez medalu, ale wydaje mi się, że powinien być zadowolony. Chociaż pewnie też jest trochę zniesmaczony tym, że tego medalu na skoczni normalnej Wernskeldzwick nie zdobył. Ale kurczę, czwarte miejsce jak na to, że zaczął startować tak naprawdę fińskim turze, no to trzeba przyznać, że jest to kapitalny wynik. 1,7. Tyle Nixon traci do Janksena, gdyż Niemiec obejmuje prowadzenie. A my na belce mamy Napoleona Jumpera, reprezentanta Francji. Dobre warunki ma. Oj, skoczy daleko, ale oby to ustał. Ustał! Jeszcze pięknie wylądowane telemarkiem! 144 metry, to jest 13,5 metra dalej niż w pierwszej serii, a przewaga prawie 20 punktów nad Janksenem. No, ciekawie. No, interesująco można by powiedzieć. No, zobaczymy, o ile miejsc się poprawi reprezentant Francji. Bo na belce ptysio. O, zaraz się okaże, że zaraz straci te prowadzenie. 143 metry. Stracił. No myślałem, że on trochę dłużej to podtrzyma, ale proszę bardzo. No, ptysio, jak zobaczył tą zieloną linię, no to powiedział, że doleci. Doleciał. 0,9 przewagi Polaka nad Francuzem. No, ciekawie nam się zrobiło. 2 skoki za 140 metr. Oby taka pasa trwała do końca zawodów. Na belce Pawzio. No, na pewno jest w stanie dolecieć do 140 metra. I on to zrobił. Jeszcze pięknym drugim skokiem, double jumpa zrobił i sędziowie to docenili, 144 metry, ładne noty, prowadzenie o 0,9 nad ptysiem, a 0,9 ptysio ma zapasu nad Napoleon Jumperem, proszę bardzo. Co skok to nowy lider, zobaczymy czy tym nowym liderem stanie się Konrado Polakos. No dzisiaj on o medale walczyć nie będzie, tylko raczej jego drugi kolega z kadry, Chupcio Games, ale teraz fatalna próba. 131,5 metra i Konrado 8, czyżby był ostatni? Tak, jest ostatni, jeszcze przegrał z Igorowiczem o 0,8.
No więc będzie taki jeden punkcik do klasyfikacji generalnej, bo chyba tylko tyle może sobie Conrado doliczyć do tych mistrzostw, bo z medalem nie wyjedzie. Chociaż na pewno miał nadzieję, bo po Zakopanym przecież wygrał te zawody. No a my na belce mamy Maćka Woźniaka, jedyny Amerykanin, bez drugiej serii Eli, który niestety upadł, ale teraz Maciek, bardzo ładny skok, 143 metry i prowadzenie 293,3. Jeden punkt przewagi nad Pawziem. A na belce biały. Reprezentant Polski. Mocno mówię je pod narty. Może to wykorzysta? No nie wykorzysta, bo to oczywiście prowadzenie nie będzie. Nie zbliży się do tej grupy zawodników, którzy ten 140 metr przekroczyli. Jest dopiero szósty. No wyprzedził Nixona, Bartoliniego, Igorowicza, Konrado Polakosa. A my popatrzmy na Kubcia, który otwiera nam drugą dziesiątkę, 20 po pierwszej serii. No ale oczywiście on nie jest największą gwiazdą tej reprezentacji dzisiaj, tylko Fabianek 033. Ale Kubcio widzimy 133,5 teraz. Piąta lokata. No nie jest źle, ale strata do czwartego Napoleona. Oj, to prawie 20 punktów. O belce, reprezentant gospodarzy, Lisek z Biedronki. No wydaje mi się, że druga dziesiątka, patrząc na jego osiągnięcia w tym sezonie, to będzie fajny wynik. No ale musi to najpierw utrzymać. A nie wiem, czy to utrzyma. 132,5 metra, pół metra dalej niż pierwszej serii, ale co z tego? Dopiero siódme, więc wypada z tej drugiej dziesiątki do trzeciej. Nadal na prowadzeniu Maciek Woźniak. A na belce Libertarian. 18 po pierwszej serii. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w tej drugiej. Czy się zbliży do tej czołówki? Oj, chyba tak, ale oby to ustał. Oj, nie ustał. 143,5 to jest 10 metrów dalej. Ale co z tego, jak noty po 9, 9,5 punkta z powodu tego, że jest to upadek. Libertarian zamyka stawkę, ale co najlepsze, on prawie by wyprzedził Konrada Polakosa mimo tego upadku. No, ciekawie się robi. No ale jednak Konrado i Igorowicz wylądowali w tych swoich dwóch skokach słabo, a nawet fatalnie. Dołączając jeszcze fakt, że oni to wylądowali przed punktem HS. No tak samo wylądował przed punktem HS rozskakany Szymek. Ba, tyle samo co w pierwszej serii, 131 metrów. No i niestety zaliczy kolejny mocny spadek, dziesiąty. Wygrywa tylko z Bartolinim, Igorowiczem, Konrado, Polakosem i Libertarianem. Kacper. No nie wiem, co musi się wydarzyć, aby jednak jeszcze powalczył jakikolwiek medal. No na pewno tutaj w Pucharze Świata widzów wszystko jest możliwe. Ale nie jest to możliwe, aby Kacper dzisiaj powalczył by o złoto, a nawet o brąz. 132 metry i dopiero siódmy, co to jest już oficjalne, że Turcja wyjedzie bez medalu. Nadal na prowadzeniu Maciek Woźniak. No więc naprawdę zrobił niezły awans, bo już na belce 15 po pierwszej serii Pepson, który akurat dość ładnie wyszedł z progu. No i był blisko wyprzedzenia, tylko jest jedno ale, niestety też upadł. 143,5, 16. Boże święty. No, dwaj Azjaci zamykają tabelę. Niezbyt to dobrze wygląda dla azjatyckiego kontynentu. No ale trudno. Na belce Mateo. Będzie to jego kolega z kadry kończył, Niko. A on skacze pięknie! Chociaż niestety skok wylądowany na dwie nogi 146,5, ale mimo tego obejmuje prowadzenie. O ile? O 9 dziesiątych. Co jest nie tak teraz? No, te 9 dziesiątych na razie śni mi się, bo Pawzio ma właśnie tyle punktów przewagi nad Prysiem, Maciek ma tyle przewagi nad. Nie, Maciek ma 10 punktów. Jeden punkt. No ale Mateo ma 9 dziesiątych przewagi. Co tu się dzieje? No dobrze, no już zostawmy to. Zobaczmy na próbę Borówczana. Akurat on 140 metrów przekroczył,
w pierwszej serii, no i chciałby też to zrobić w drugiej i robi! Niestety z upadkiem. Co jest nie tak z tymi upadkami? 143 metry, szósty. No pierwszy zawodnik, który dwukrotnie przekroczył 140 metrów i to jest niesamowite. Borówczan jest szósty, wyprzedzając połowę skoczków, którzy no nawet tego 134 metra nie przeskoczyli. No niestety, no ten konkurs Falun bardzo przypomina Zakopane, tylko jak mówiłem, tamte skoki są takie, że da się ten punkt teraz przeskoczyć, a nie ma takiej różnicy, że ktoś nie przeskoczył, skoczył 130, a niektórzy skakali 150 prawie. My na belce mamy Pomidorka, który obejmie prowadzenie, bo to był kapitalny skok. 143 metry i jest Pomidorek na prowadzeniu. 14,4 przewagi nad Mateo. No to jest atak na coś więcej niż tylko miejsce w top 10. A na belce wicemistrz świata, lider Pucharu Świata Widzów, Piotrek. Ładnie wyszedł. To może być ładny skok. I jest! Dobrze wylądowany. 143 metry będzie liderem. Zabraknie pewnie jakieś tam 40, tak? Zaraz zobaczymy. 0,2 punktu stracił do Pomidorka. No jak on przez to przegra medal, to nie wiem co. Nie wiem, no może się tylko zezłościć. No ale my rozpoczynamy czołową dziesiątkę. Top 10 tej pierwszej serii zawodów Mistrzów Świata Widzów Falun. Rozpoczynają Fabianek. Ostatni ze Słowaków. Piękny skok. 144 metry i mamy prowadzenie. Fabianek tu walczy o zwycięstwo. A nawet o zwycięstwo, o medal w ogóle. 2,4 przewagi nad Pomidorkiem, 2,6 nad Piotrkiem. A na belce mamy Oskara Oskicia. Jak sobie poradzi reprezentant Serbii? Oj, on akurat nie da rady, niestety. Spadnie w klasyfikacji 135 metrów. Jest na miejscu ósmym. Jeszcze, że oczywiście przegrywa z tą trójką, to przegrywa jest też z Tysiem, Pawziem, Maćkiem Woźniakiem. Którzy, pamiętajmy, no dość mieli odległe lokaty po pierwszej serii. A na belce Horus. Już potrafił być w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata Widzów. Był to Harachow. No ale jednak teraz jesteśmy podczas najważniejszej imprezy tego sezonu, a Horus, Horus! Pięknie on poleciał! 143 metry, tyle samo co w pierwszej serii. Jest prowadzenie Czecha. To jest też atak na podium. 3,3 przewagi nad Fabiankiem. Zobaczymy, jak odpowie reszta. Gdyż są tu zawodnicy, którzy w tym sezonie stawali na podium Pucharu Świata Widzów. Fabik z 356. No nieraz był w czołówce. Miał mały problem podczas fińskiego turu, gdyż dwukrotnie pod rząd nie awansował do drugiej serii, a teraz piękny skok, 145 metrów, ale niestety lądowanie mocno kosztuje Polaka. Trzeci, jeszcze przegrywa z Fabiankiem, ale spycha Pomidorka na miejsce czwarte. Zostało nam sześciu. El Michello, kolejny z Polaków. Jeszcze na belce oczywiście, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, zobaczymy Risto. Ale El Michello niestety spadnie w tej klasyfikacji, to już widać. Słabo, o wiele słabiej. To jest, proszę Państwa, 13,5 metra krócej niż w pierwszej serii. Dziewiąta lokata, 130,5. Wypada z czołowej dziesiątki El Michello. Risto. No oczywiście koło niego mamy Kaczkę Lubiko, ale jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, więc no dalej jest taka polska nadzieja na medal. Bo jednak patrząc na liczbę Polaków, no to bez medalu wyjechać to będzie po prostu wstyd. Ale Risto, 137 metrów, szósty. Nadal na prowadzeniu jest Horus, drugi Fabianek, a trzeci Fabix. A na belce zostało czterech. Polska 2021. Bardzo dobry lotnik, prowadzi w Pucharze Lotów. Spisuje się dobrze, ale jak teraz to wszystko wyjdzie? Spalił się Słoweniec, spalił się, 133,5 i Słoweniec dopiero na dziewiątym miejscu, więc pewnie wypadnie z czołowej dziesiątki. No niestety, bez medalu Słowenia.
I została nam trójka. Albo ten medal zdobędzie Horus, albo Kaczka lubi Koale. Już wygrywała zawody. Już stawała na podium. Czy tak też będzie dzisiaj? Jest wysoko. Bez upadku i powinien być medal. 144 metry i Kaczka lubi Koale. Przynajmniej brązową medalistką. Mistrzostw świata widzów. 2,6 przewagi nad Horusem. Brawo dla niej, Anabel, co został Kanadyjczyk i Włoch. Chłopcio Games. Czy Kanada zdobędzie medal? Wiemy, że już Polska ten medal będzie miała. A teraz Kanadyjczyk w powietrzu. I dobry skok! W trudnych warunkach, bo mało mu wiało pod narty. 142,5! I jest drugi. To jest tylko pół punkta. Straty do Kaczki, ale będzie miał medal Kanada. Będzie miał medal Kanadyjczyk. No ale zaraz się dowiemy, czy albo Horus, albo Niko. Czy Włosi wyjadą z medalami Mistrzostw Świata Widzów. To wszystko zależy właśnie od Włocha. Leci Niko. Leci. I będziemy czekać, wylądowa na dwie nogi. 145 metrów. Szósty. Spadł na miejsce szóste bez medalu, a mistrzynią świata, mistrzynią została Kaczka Lobi Koale. Pół punkta przewagi nad Chłopciem Games, a trzeci Horus, czwarty pechowy Fabianek 033, piąty Fabik, szósty Niko. Stracił 8 punktów do liderki. Siódmy Pomidorek, ósmy Piotrek, który też znowu w top 10. Dziewiąty Risto, dziesiąty Mateo, więc kolejny reprezentant Włoch. No naprawdę, końcówka zawodów nam trochę wybaczyła te trochę dziwne zawody, bardzo podobne do Zakopanego, bo widzicie, ile na przykład taki Pepson stracił, 56 punktów, no ale jednak takie są te skoki w prawdziwym życiu, no jednak w Pucharze Świata nie jest tak, że 30 skoczek traci 8 punktów, tylko jednak z takie też 50, ale jednak wszyscy są tu ustawieni na poziom 8 i raczej spodziewałem się tego, że tu będzie walka na noże i rzeczywiście w czołówce walka na noże była. Przechodzimy do klasyfikacji generalnej i cóż, to jest koniec Mistrzostw Świata Falun i Jarzkelcwik. Jeżeli chodzi o tą serię, zostało nam tylko 5 odcinków. Engelberg, Oslo, Willingen, Vikersund i Planica, więc naprawdę bardzo mało. 5 konkursów, no to ile nam to zajdzie? No prawdopodobnie na początku marca zakończymy już to, chociaż jeszcze planuję jeszcze jeden 16 odcinek. Mówiłem, że to będzie konkurs duetów. No jestem już bardzo ciekawy i nie mogę się oczekać tego, ale oczywiście, jak już mówiłem, Mistrzostwa Świata Falun i Jarzkelcwik zakończone, one też były wliczające się do klasyfikacji generalnej, co to oznacza, że Piotrek nadal na prowadzeniu, ale dzisiejsza mistrzyni Kaczka lubi Koale na miejscu drugim, Borówczan spadł, tak samo jak Szymek, tak samo jak El Michello, też musimy powiedzieć, jak tutaj z innymi zawodnikami, Chłopcio, wicemistrz 14, Niko, który był liderem 6, 16, więc jest nieźle. A Horus, no awansował też nieźle, bo aż 26. No i cóż, no w klasyfikacji medalowej ciężko to powiedzieć, że na pewno na prowadzeniu będzie Kazachstan i Polska, gdy zdobyli jeden medal, jeden złoty. Na pewno na drugim miejscu są Szwedzi, którzy mają jedno srebro. Tak samo jak jedno srebro mają Kanadyjczycy, a na miejscu trzecim mamy reprezentację, muszę sobie przypomnieć, Czech, Horus zdobył brąz i jeszcze Igorowicz i reprezentacja Łotwy, więc to nie było, mamy różnorodność, ale jednak nie było reprezentacji, która zdobyła więcej niż jeden medal. No ale cóż, na pewno o rozczarowaniach nie będziemy mówić, o zaskoczeniach jak najbardziej można powiedzieć. No ale cóż, medale kto zdobył, zdobył. Będzie ciekawie, następny przystanek w poniedziałek Engelberg. Pierwszy raz w Pucharze Świata Widzów, tak samo jak na przykład Willingen, więc będzie ciekawie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie na tej skoczni.
No, jak mówiłem, zostało nam 5 konkursów, w tym 2 na mamutach, więc będzie ciekawie. Tu oczywiście jeszcze Puchar Narodów, tu pewna dominacja Polaków, wiemy z jakiej przyczyny, chociaż i tak tylko jeden medal to trochę rozczarowanie. Druga Słowacja, trzecia reprezentacja Włoch, czwarty Kazachstan, piąta Kanada. Jest ciekawie na pewno. No i cóż, do zobaczenia. Widzimy się już oczywiście w poniedziałek. Do zobaczenia i siema.